10 kwietnia 2010. Fakty, program, w którym śledzimy pracę podkomisji smoleńskiej pod kierownictwem Antoniego Macierewicza, który w studio. Witamy, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam państwa. Mówiliśmy o dowodach na katastrofę smoleńską. Mówiliśmy o analizie DNA zwłok. Sensacyjny, skandaliczny dokument podpisany przez polskie władze, w których no, władze zobowiązują się nie upubliczniać wyników badań DNA i w ogóle badań szczątków, co zaowocowało kompletną bezkarnością Rosjan i tym, co działo się ze zwłokami ofiar katastrofy. Nie będziemy tego teraz przypominać, ale czy to jest część dowodów katastrofy dotarła do Polski? W mediach na przykład pojawiło się, że polscy uczeni, polscy badacze badali polską czarną skrzynkę. Te czarne skrzynki, które to jest całość własności polskiego państwa, są dalej w Moskwie i dalej Polacy do nich nie dotknęli się ani razu. No ale ta jedna polska skrzynka do Polski przyjechała. Czy rzeczywiście? No więc rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, czarne skrzynki są naturalnym, głównym dowodem przy badaniu każdej katastrofy lotniczej, czy jednym z najważniejszych dowodów, a tutaj było tak, że żaden zapis czarnych skrzynek, żadnej z czarnych skrzynek nie był, zapis oryginału nie był przez Polaków widziany, ani nie był przez Polaków słyszany, bo czarne skrzynki, jak wiadomo, dzielą się na te, które zapisują dźwięk, CVR, prawda? Dźwięk głównie w kabinie pilotów, no ale także czasami dochodzący z zewnątrz i te, które zapisują parametry działania poszczególnych urządzeń samolotu. Ta czarna skrzynka, o której teraz mowa, tak, produkcji ATM QAR, skrzynka z szybkiego dostępu, to jest skrzynka, która zapisuje parametry lotów i umożliwia natychmiastowe w zasadzie po dotarciu do niej sprawdzenie, co rzeczywiście się stało, jak poszczególne urządzenia samolotu działały, na podstawie czego można odtworzyć bardzo precyzyjnie co do jednej dziesiątej, czy nawet jednej, mniej niż jednej dziesiątej do milisekund przebieg wydarzeń. Więc odgrywa ona olbrzymią rolę. Ona była rzeczywiście w związku z tym reklamowana zarówno przez przedstawicieli pana Millera, komisji KBWLP, jak i przez prasę, przez propagandę, jako taki dowód wiarygodności zapisu rosyjskich czarnych skrzynek, no bo to jest polska czarna skrzynka, bo przecież nikt nie mógłby bez Polaków jej odczytać. Tak zresztą też Rosjanie to rozpoczęli, bo przynieśli ją 13 kwietnia do Polaków, wręczyli, czy przedstawili panu pułkownikowi Grochowskiemu, mówiąc, no znaleźliśmy taki agregat, nie wiemy co to jest, gdybyście nam mogli powiedzieć co to jest. No więc Polacy oczywiście mówią, no to jest ATM QAR, prawda, właśnie skrzynka szybkiego dostępu. No to Rosjanie mówią, no to my tego nie potrafimy odczytać, bo to jest wasza skrzynka, więc zawieźmy ją do Warszawy i w Warszawie wspólnie ją odczytamy, no bo bez was się tego nie da. To wszystko jest narracja fikcyjna, samoloty rosyjskie, ale samoloty także kazachskie, chińskie i tak dalej dysponowały tą czarną skrzynką, tym ATM QAR. On był od początku lat 90. upowszechniany i eksportowany do bardzo wielu właśnie samolotów obozu wschodniego, obozu rosyjskiego czy obozu komunistycznego. W związku z tym nie ma wątpliwości, zresztą dowód właśnie jednego wypadku samolotowego w Chinach, że ona bywała odczytywana już przez stronę, która ją używała. Więc to taka była relacja dosyć fikcyjna, ale to, co się następnie stało, jest niezwykłe. Macie państwo teraz pokazane właśnie na filmie, gdy ta czarna skrzynka, która ATM QAR, która znalazła się w takiej paczce,
paczce. Ta paczka została ostemplowana. Jest stempel, szefa lotniska smoleńskiego, jest stempel pana Grochowskiego. W związku z tym ona wygląda jak nienaruszona. Widzicie, jak ona jest kładziona na stolek. Zgromadziła się właśnie przedstawiciele specjalistów polskich, szefa ITWL-u, przedstawiciela rosyjskiego, pana Tuchołki, który był jednym szefem producenta tej czarnej skrzynki. I jest ona rozpakowywana, ta paczka. No i jak widzicie państwo, okazuje się, że zamiast czarnej skrzynki ATM Quar, tam znalazło się zupełnie coś innego. Tam znalazł się system TAFS, system dotyczący zbliżania się, znaczy informujący o zbliżaniu się samolotu. Rosjanie mieli do dyspozycji, wiedzieli, którą część wysłać i wysłali zupełnie inną, ponieważ w badaniu katastrofy smoleńskiej niezwykle istotna jest oś czasowa. To powiedzmy, została ta skrzynka odnaleziona 13. Formalnie Rosjanie ją przynieśli do Polaków 13, chociaż kiedy została odnaleziona, tego nie wiemy. W Warszawie znalazła się 15 po południu, godzinie tam chyba 18:30, coś takiego. Tutaj olbrzymią rolę w tym transporcie odgrywali Polacy, którzy jej pilnowali, bo to Polacy ją pilnowali. Oni ją zawieźli ze Smoleńska do Moskwy 14 kwietnia. No i poszli spać, ale zanim poszli spać, to zostawili ją oczywiście w urzędzie rosyjskim na wszelki wypadek, żeby była bezpieczna. I potem ją odebrali, jak rozumiem, gwarantowali, że nadal wszystkie pieczęcie, prawda, i tak dalej, są w żaden sposób nienaruszone. No, przede wszystkim pan pułkownik Parulski tutaj odgrywał istotną rolę. Na pewno to zagwarantował, nie mówiąc o innych. Ich nazwiska wszystkich są znane. W odpowiednim czasie będą przywołane, prawda? Teraz zostawmy pan Parulski jako szef wojskowej prokuratury. No tutaj miał szczególną w tej sprawie rolę. I ta sama paczka, gdy została przywieziona, była podobno zapakowana i nienaruszone wszystkie stemple do Warszawy, to okazało się, że zawierała coś zupełnie innego. A następnie, gdy ją zbadaliśmy, zapis tej czarnej skrzynki, okazało się, że przynajmniej w dwóch bardzo ważnych wskaźnikach jest po prostu zafałszowana. Zapis jej został skrócony o co najmniej sekundę, a parametr kierunku magnetycznego został zafałszowany. Gdyby samolot miał lecieć tak, jak jest zapisane w tej czarnej skrzynce, to by uderzył w fabrykę, która leży na południe od miejsca, gdzie samolot upadł. O tym mówił w trakcie spotkania z panem Tuskiem pan Władimir Władimirowicz Putin, że ten samolot leciał tak, że gdyby poleciał dalej, to uderzyłby w tą fabrykę i ją zniszczył. Ciekawe, skąd pan Putin znał ten zapis, który jest zapisem nieprawdziwym, bo przecież samolot poleciał zupełnie gdzie indziej i nie było zagrożenia takiego, że uderzy w tą fabrykę, ale w czarnej skrzynce, którą nam przywieziono, jest zapis, że właśnie tam leciał. Choć powtarzam jeszcze raz, jest to zapis zafałszowany. Spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze. To co w takim razie radzieccy partnerzy chcieli przekazać polskim badaczom, polskim kolegom, no, robiąc tego typu numer? No to już są, że tak powiem, różne koncepcje interpretacyjne. W związku z tym, co naprawdę chcieli przekazać, to można tylko sobie wyobrazić. Z wypowiedzi pana Putina mogło wynikać, że chcieli pokazać, iż istniało zagrożenie dla bezpieczeństwa ważnych instytucji rosyjskich, że samolot leciał tak, że mógł doprowadzić do jakiegoś dramatycznego wydarzenia, które by się skończyło katastrofą dla samolotu, ale również bardzo wielkich zniszczeń dla przemysłu i być może dla pracowników
tego przemysłu strony rosyjskiej. Możecie Państwo sobie obejrzeć ten filmik, on jest dosyć znany, został upowszechniony przez komisję w 2016 roku i zresztą Republika go przedstawiała, Republika o nim mówiła. Wtedy różni przedstawiciele telewizji zaprotestowali, że oni to znają, telewizji polskiej, że oni to znają, ale tak się złożyło, że tych słów Putina nigdy nie zrelacjonowali, że tego fragmentu, których Putin mówi, że to mogło uderzyć, że ten samolot mógłby uderzyć w rosyjską fabrykę, tam nie było. No ale to już jest inna sprawa, to już jest sprawa tych, którzy odpowiadali za polską telewizję w pierwszych dniach. To jest osobna kwestia. Dla nas ważne jest także to, że obserwatorzy polscy w Moskwie przekazali do kraju informacje, już abstrahujmy od tego, kto to zrobił i jaka instytucja, że to była operacja wywiadu rosyjskiego, że to była świadoma operacja wywiadu rosyjskiego, mająca na celu zyskać czas dla zafałszowania czarnej skrzynki. I to jest informacja prawdziwa, bo powtarzam, komisja po zbadaniu, po odczytaniu tej czarnej skrzynki, my nie sądzę, żebyśmy mieli mniejsze kompetencje niż rosyjscy eksperci w związku z tym, a zrobiliśmy to sami. 15 kwietnia dotarła przesyłka. Tak, i została zwrócona do Moskwy. Kiedy dotarła? Wróciła 16 kwietnia do Polski dopiero. I tutaj pośredniczył w tym powrocie, o czym już wspominałem w poprzedniej audycji, właśnie pan minister, wiceminister spraw wewnętrznych, pan Stachańczyk. Dlatego, bo nikt inny nie chciał wziąć odpowiedzialności za, tak powiem, no, zalegalizowanie tego przesyłu. Pan Stachańczyk wziął to na siebie. Ta sprawa ma kluczowe znaczenie dla badania dramatu smoleńskiego, bo pokazuje, jak fałszowano dane i co więcej, jak polska strona niestety, czy tuskowa strona, tak lepiej powiedzieć, o ówczesnej administracji pana premiera Donalda Tuska, chroniła Rosjan. Polskie instytucje wiedziały o tym, że skrzynka jest zafałszowana. Wiedziały o tym, że to była operacja wywiadu rosyjskiego. Komisja Millera nie została o tym poinformowana. Prokuratura nie została o tym poinformowana. Choć oczywiście można by założyć, że pan prokurator Parulski, jako szef prokuratury wojskowej, wiedział o tym i mógł to, a nawet powinien powiedzieć o tym. Wiedziało zresztą więcej osób, tych, które rozpakowywały w ITWL-u tę czarną skrzynkę. Ale cała ta informacja została ukryta. Pan Tuchołka, który przy tym uczestniczył i miał pełną świadomość tego, co się naprawdę zdarzyło, a był ekspertem komisji pana Millera, też nie zwrócił uwagi na tę operację. Podkreślano w propagandzie, że tutaj czarna skrzynka, polska czarna skrzynka, nikt jej nie mógł odczytać w żadnym wypadku, jest najlepszym, najważniejszym dowodem świadczącym o tym, że raport pani Janodiny i pana Millera jest prawdziwy, że to polscy piloci są winni katastrofy smoleńskiej, a cała ta operacja świadczy o czymś dokładnie odwrotnym. Świadczy o tym, że Rosjanie fałszowali główne dowody, a niestety administracja pana Donalda Tuska wspierała ich w tym. Czyli nawet ta polska czarna skrzynka, będąca polską produkcją i tym niepodważalnym dowodem, została sfałszowana, proszę Państwa. I tak wygląda badanie katastrofy smoleńskiej, znajdowanie oszustw i szukanie prawdy w całej rzece kłamstwa. Antoni Macierewicz, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. A pana i państwa zapraszam do naszego programu za tydzień.